Make-upiści to oni dbają o nienaganny wizerunek i piękne cery polskich gwiazd. Kim są i jak wygląda ich praca? Sprawdzam. Magdalena Pieczonka maluje gwiazdy, ale dzięki swojej pracy sama także trafiła na ekrany telewizorów i stała się rozpoznawalna. Przez Maję. Przez Maję Sablewską, tak. To ona kiedyś powiedziała: Pieczona, stajesz przed kamerą, jesteś moim ekspertem. U mnie to był Sablewski sposób na modę. Ja bym chciała bardzo, żebyś dzisiaj wyglądała zjawiskowo. Dlatego bym chciała, żeby ten make-up był gwiazdorski. Taki będzie. Znaczy, w ogóle nasze początki parę lat temu były niesamowite, bo zaprosiłam Madzię na plan swojego programu i zrobiła mi próbny makijaż, który mnie kompletnie zauroczył i postanowiłam, że ona z nami zostaje. Ja już robię w zasadzie 12 edycję moich programów i mogę powiedzieć śmiało, że pracuję z najlepszymi i Madzia jest w tym gronie. Czy są jakieś gwiazdy, z którymi pracujesz tak, wiesz, już na stałe od jakiegoś czasu? To jest właśnie Maja. To są Sonia i Maja Bohosiewicz, z którymi też się przyjaźnię. Są to osoby, które zaprosiłam też do mojej książki. Tam była Emma Fashion i Bogna Sforowska i Aga Popielewicz. Co, fajny zawód? Polecałabyś? No wiesz co, ja w końcu robię to, co kocham. Zresztą pracuję z takimi osobami, że jak ja tutaj przychodzę, to przychodzę po prostu takim bananem na twarzy i się cieszę, że idę do pracy. Polecam każdemu, kto to kocha, kto się boi, ale chciałby, bo ja wierzę w to, że jak robi się to, co kocha, to prędzej czy później zaowocuje. Ja widzę, że tutaj całe twoje życie wokół tego makijażu się kręci. Wszystko. Tak, gdzieś biega pies o imieniu Szminka. Tak, no tutaj jest za nami, słuchaj, schowacie. A, jesteś, chodź tu, Szminka, pokaż się. Tak. Ania Ampulska. Grono gwiazd, z którymi współpracuje, jest imponujące. Margaret, Edyta Górniak, Sylwia Grzeszczak, Sarsa, Natalia Schroeder i wiele, wiele innych artystek oddaje się w jej ręce podczas najważniejszych projektów. To jest przede wszystkim współpraca przy całej oprawie artystycznej. Zaczynając wyliczanie od teledysków, kończąc na wywiadach. W międzyczasie festiwale, też wyjścia prywatne. Jakby jest masa wydarzeń, do których mamy przyjemność się po prostu przygotowywać. Na ślub Ewy Farnej też ją malowała. Tak, tylko że właśnie to też wiąże się z pewną anegdotą. Pamiętam, byliśmy wtedy całą ekipą w Opolu na festiwalu. Zaraz z tego Opola mieliśmy po prostu pojechać pod pretekstem wywiadu do czeskiej telewizji. Bardzo mnie to dziwiło, że musimy jechać tam na godzinę 6 rano. O tym, że to jest przygotowanie do ślubu, dowiedziałam się pod samą bramą domu. I razem z fryzjerem byliśmy bardzo w ogóle byliśmy pod wrażeniem, że to się w ogóle nie wydało. Ja zauważyłam, że w twoim portfolio jest bardzo dużo wokalistek. Wokalistek właśnie. Wyobraźmy sobie, że jest festiwal i na przykład jest na nim i Patrycja Markowska, i Edyta Górniak, i Margaret, i ty wszystkie tego dnia malujesz. I jak to się robi? I to jest chyba dla mnie najcięższe wyzwanie. Bo się trzeba rozstroić. Bo się trzeba rozstroić. Moja najcięższa praca właśnie polega na tym, żeby to wszystko umiejętnie pogodzić, żeby wszystkie dziewczyny były zadowolone, żeby nie odnosiły wrażenia, że przy którejś się spieszę albo którąś mniej dokładnie przygotuję. Ja mówię, największa gwiazda wśród make-upistek, no ale... Ale to jest fajne, wiesz, to w sensie, to jest tak, że wiesz, Polska jest dosyć małym rynkiem i tak naprawdę myślę sobie jeszcze, że jeżeli się ktoś nie sprawdza, tak jak kiedyś z Anią rozmawiałyśmy, że wiele ludzi chciałoby być w tym zawodzie, ale oprócz talentu trzeba mieć jeszcze naprawdę chęć taką do pracy. Czasami pracujemy w bardzo trudnych warunkach, bo to Polska szyje się i to trzeba mieć też dużo pokory. Pokora jest? Musi być. Musi być. Musi być. Kasia Zaręba pracuje między innymi z Agnieszką Kaczorowską, Ewą Chodakowską, Nataszą Urbańską czy Magdaleną Różdżką, ale w jej ręce trafiają także mężczyźni. Wydaje mi się, że mężczyźni bardzo przywiązują się do swojego zespołu, bardzo lubią być, czuć się zaopiekowani, bardzo doceniają to, jeśli zostanie się po zdjęciach, zaczeka się na nich z demakijażem. No tak, demakijaż, podstawa. Tak, od kilkunastu lat pracuję też z Jurkiem Owsiakiem i to jest fajna historia, bo po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry dostałam telefon od samego Jurka, który powiedział, że pracujemy już do końca świata i o jeden dzień dłużej. Wiesz co, Kasiu, masz taką tutaj książeczkę, ja już sobie ją wcześniej przeglądałam, to trochę wygląda jak z bajki, jak się tak poogląda te wszystkie gwiazdy, z którymi pracujesz i na przykład festiwal w Cannes. No to jest super przeżycie, to dla makijażysty myślę jest takie spełnienie marzeń, móc zobaczyć te wszystkie make-upy z bliska. Przechodząc przez tą książkę, no nie sposób nie zatrzymać się na korze, bo przecież to właśnie ty byłaś
przez lata makijażystką Kory. To jest właśnie najważniejsza dla mnie współpraca, też taka, która zawsze zostanie w moim sercu i to jest najdłuższa współpraca też. Ogromny komfort tworzenia jej wizerunku, takiego wzajemnego zaufania. Przy naszym pierwszym spotkaniu ona zamknęła oczy, dała mi pracować i jak otworzyła, to już było dobrze. I tak już zostałaś na kolejne kilkanaście lat. Dla młodych makijażystów myślę, że to jest taka ważna rada, żeby pamiętać o tym, że bardzo często my jesteśmy takim ostatnim ogniwem, które łączy gwiazdę przed wyjściem na scenę, przed czymś stresującym, więc oprócz swoich zdolności, oprócz make-upu, ta praca ma coś z psychologa również i takiej wrażliwości na drugiego człowieka.